No tego chyba się nie spodziewałeś i ty dostałeś nagrodę w finale. Pracę u Wojciecha Amaro. No to jest niesamowite. Gratulacje. Dziękuję ci bardzo. No staż w najlepszej restauracji i teraz praca w najlepszej restauracji w Polsce. Jestem dumny z siebie, że po prostu przyszedłem do tego programu i pokazałem, na co mnie stać. A masz ubiór, który dostałeś od Wojciecha Amaro? No, mam go, zaraz mogę pokazać. Czyli rozumiem, że od razu było tak, oczywiście chcę z tobą pracować. No to nie ma w ogóle jakichkolwiek w ogóle zachwiań. Ja mi się wydaje, że to jest na tyle prestiżowa oferta, że to nie ma co się zastanawiać, tak? Ja od jutra mam nadzieję, że zacznę już tam pracę. No, nie oszukujmy się, to jest niesamowite wyróżnienie dla mnie i bardzo się cieszyłem z niego. Przerwałeś pracę w Trójmieście, tak? Czy... Tak, przerwałem pracę w Trójmieście, pojechałem na staż i tak naprawdę wahałem się, co robić dalej, no nie? I no... Rozumiem, że się po prostu przeprowadzasz jutro. Tak, no już praktycznie jestem w Warszawie jedną nogą. Pan dużą niespodziankę zgotował nam w finale i na żywo zaprosił Piotrka do swojej restauracji. To było naprawdę niespodziewane. No pamiętam ten półfinał i to jest jednak tak, że cała ta ocena, którą być może nie da się przejść z nią przez ekran telewizora, zamknięta jest w naszych ustach i te smaki zdecydowanie wskazały, że on w tym półfinale odpadł. Natomiast zabolało albo zmartwiło mnie to, co powiedział, że być może będzie musiał szukać, albo najlepiej, gdyby nie musiał szukać rozwoju swojej kariery poza granicami Polski, ponieważ odbył staż w Trzygwiazdkowej, najlepszej restauracji świata. Podejrzewam, że już swoją poprzeczkę zawiesił bardzo wysoko. Sami jesteśmy w posiadaniu jednej, więc myślę, że jeśli jego marzenia idą w tym kierunku, to jest jego styl gotowania, to są jego ambicje gotowania. Będzie dobrze, gdy tak będzie się rozwijał razem z nami, bo my wcale na jednej gwiazdce nie zamierzamy poprzestać. I naprawdę jest to czysty talent urodzony do gotowania, ma wyczucie smaku. Przeżył, jak sam powiedział, ogromną transformację z takiego nieśmiałego, gotującego w jakiś sposób kucharza, przemienił się w człowieka, który już rozumie dokładnie i teraz żaden cel nie jest dla niego niemożliwy do osiągnięcia. Jeśli będę mógł mu w tym pomóc, myślę, że jeśli tak wysoko stawia sobie poprzeczkę, to automatycznie będzie któregoś dnia chciał zdobyć gwiazdkę na własny rozrachunek. To myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się razem z nami rozwijał.